W jednym z poprzednich filmów opowiadałem o tym, co to znaczy, że w jakimś obszarze funkcja jest wypukła, a co to znaczy, że w jakimś obszarze funkcja jest wklęsła. No i wtedy w tym filmie zapisałem całą tę tablicę. Jeżeli ktoś go nie oglądał, to zachęcam do obejrzenia. A tutaj zrobię jedno małe uzupełnienie. Przypominam, że mamy tutaj wykres funkcji. No i ten obszar, gdzie funkcja jest wypukła, jest pokolorowany na, na żółto i to odpowiada temu, że pochodna tej funkcji, która jest tutaj na drugim wykresie, rośnie wtedy. No a druga pochodna jest wtedy dodatnia. Natomiast wtedy, kiedy funkcja jest wklęsła, i to mamy tutaj na zielono zaznaczone, no to wtedy jej pochodna maleje, a druga pochodna w konsekwencji musi być ujemna. No i widzimy, że tutaj jest pewien taki charakterystyczny punkt, w którym zmienia się charakter tej wypukłości. Akurat w tym wypadku funkcja zmienia się z wklęsłej na wypukłą. No i widzimy, że to odpowiada dokładnie takiemu punktowi, w którym. Pochodna osiąga minimum, zmienia się z malejącej na rosnącą. I odpowiada to dokładnie punktowi na wykresie drugiej pochodnej, w którym ta pochodna zmienia znak, z ujemnej na dodatnią. No i na pewno domyślacie się, że skoro istnieje taki charakterystyczny punkt, on ma swoją uczoną nazwę. No i tak rzeczywiście jest. Ten punkt ma nazwę. Właśnie o tym jest ten film. I taki punkt nazywa się punktem przegięcia. To jest punkt. Przegięcia. Moim zdaniem jest to dosyć dobrze dobrana nazwa, no bo ona dobrze odpowiada naszej intuicji. No bo widzimy, że wykres tej funkcji jest jak gdyby wygięty tutaj w jedną stronę, a w tym punkcie to wygięcie się zmienia i wykres wygina się w drugą stronę. No więc ta nazwa jest dosyć dobrze dobrana, że mamy tutaj taki punkt, gdzie wykres się przegina z takiego wygięcia. Które nazwamy wklęsłym, na takie, które nazwamy wypukłym. No i teraz zastanówmy się jeszcze, jak analitycznie scharakteryzować taki punkt przegięcia. No widzimy, że, tak jak powiedziałem wcześniej, w tym punkcie pochodna ma minimum. Akurat jest to związane z tym, że tutaj funkcja zmienia swój charakter z wklęsłej na wypukłą. Gdybyśmy mieli odwrotną sytuację, że funkcja zmieniałaby się z wypukłej na wklęsłą, czyli coś takiego, no to wtedy też mamy punkt przegięcia, ale wtedy pochodna miałaby maksimum w tym punkcie odpowiadającym temu punktowi przegięcia. No a tak czy inaczej druga pochodna byłaby równa 0 i zmieniałaby znak. Tutaj zmienia znak z ujemnego na dodatni. No a jak mamy taki punkt przegięcia, który tutaj narysowałem, no to zmieniałaby znak z dodatniego na ujemny. Więc tak czy inaczej widzimy, że druga pochodna zmienia znak w punkcie przegięcia. Czyli jeżeli mamy punkt przegięcia P, powiedzmy, no to to oznacza że druga pochodna zmienia znak w tym punkcie. Zmienia znak w tym punkcie P. I taka jest analityczna charakterystyka punktu przegięcia. To jest taki punkt, w którym druga pochodna zmienia znak, czyli wykres funkcji zmienia charakter swojego wygięcia z wklęsłego na wypukłe albo na odwrót z wypukłego na wklęsłe.